Siema, jestem Uniwers i dzisiaj wam przedstawię top 5 takich nieużytecznych przedmiotów w Minecrafcie. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodoba. Pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę oraz suba pod filmem. I co? Ja zapraszam was do oglądania. No to taką pierwszą nieużyteczną rzeczą według mnie jest zegar. Nikt chyba z niego nie korzysta. No na pewno ja nie korzystam. Może jak ktoś z was mieszka w jaskini, no to okej, rozumiem. Następną rzeczą, którą rzadko się używa, znaczy na przykład w moim przypadku się bardzo rzadko tego używa, to jest detektor, który działa na noc i jak jest noc, to na przykład się świeci, jak jest dzień, to się tak samo świeci. Można sobie wybrać. Kolejną taką rzeczą jest na przykład mapa i sztandar. Nie wiem, bo rzadko ludzie o tym wiedzą, mała ilość ludzi, ale to jest bardzo fajna rzecz, lecz na przykład ja zapominam o niej, ale bardzo rzadko z niej korzystam, ale jest bardzo kozacką opcją na przykład do zaznaczania sobie miejsc takich ważnych lub mniej ważnych, po prostu można sobie zaznaczyć, więc bardzo fajna rzecz, ale nikt prawie z niej nie korzysta. Następną taką rzeczą jest, znaczy są tory aktywacyjne. No według mnie, naprawdę, ja ich nigdy nie korzystałem. No może tylko na kreatywie, ale na survivalu to w ogóle. One tylko służą chyba właśnie do odpalenia TNT w wagoniku i jak widać ten wagonik po prostu nie rozwala torów i bloki pod nimi się też nie rozwalają, więc bardzo fajna opcja. Już naszą ostatnią rzeczą jest kotwiczka. Ja tylko używam, no może tam tylko dla achievementu, bo naprawdę kompletnie z tego nie korzystam i pewnie większość tak samo, no ale co, każdy ma swój własny gust. Mam nadzieję, że ten typ materiałów się wam spodobał. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę oraz pod filmem, bez problemu to właśnie większą przyjemność do nagrywania filmów. Także wpadnijcie na mojego TikToka, który będzie w bio na moim kanale. Są tam różnorodne filmy odnośnie tych odcinków na YouTubie. I co, ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych odcinkach. Siema.